Bardzo się cieszę, że to właśnie Rzeszów, który przywiązuje ogromną wagę do zieleni, do drzew, do estetyki miasta, że podejmuje się dodatkowych działań, które mają uświadamiać naszym mieszkańcom, że dbałość o tą zieleń jest ważnym elementem naszego krajobrazu, jest ważnym elementem architektury, ale stanowi też o jakości życia na obszarach miejskich w stolicy naszego województwa. Planujemy posadzić 2699 drzew w najbliższym czasie. Dodam, że cieszą nas również interwencje, takie jak były odnośnie drzewa przy ulicy Fredry. Decyzje były podjęte, by to drzewo zostało. Zieleń, zielony kolor to najpiękniejszy kolor. W tym kolorze najbardziej się odpoczywa. Dlatego też chcielibyśmy podziękować Urzędu Marszałkowskiemu za inicjatywę. O pieniądzach nie mówmy, pomimo że są to pieniądze nieduże, ale liczy się przede wszystkim inicjatywa. Liczy się to, że mówimy o tym i realizujemy to, o czym mówimy. Planujemy wyznaczyć wspólnie od 8 do 10 drzew, następnie wycenić usługi ekosystemowe tych drzew, następnie przygotować tabliczki, które będą podawać tą wycenę, zamontować te tabliczki i przez okres 3 lat utrzymywać ten projekt. Usługi ekosystemowe to są korzyści, najogólniej rzecz biorąc, korzyści, które środowisko dostarcza zarówno społeczeństwu, jak i gospodarce. Usługi te mają konkretną, wymierną wartość. Idzie je wycenić. I też chcielibyśmy właśnie na tych tabliczkach podać, co te drzewa robią dla naszego środowiska. Cieszę się, że rozpoczynamy tą akcję, rozpoczynamy od Rzeszowa, bo to jest stolica Podkarpacia i tutaj też wiemy, że Zarząd Zieleni Miejskiej dba o tą zieleń, aby była w mieście, ale mam nadzieję, że po tym pierwszym roku, takim pilotażowym, tą akcję będziemy też prowadzić w innych miastach,